Wywołam już na antenie i zaczniemy właściwą rozmowę, dobra? Dobra, dobra. Wszystko dzięki sobie. Bardzo, do usłyszenia. Dzięki. Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Janusz Cieszyński, minister do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, we wspólnym oświadczeniu 27 państw Unii stwierdziło, że niektórzy członkowie wspólnoty zaobserwowali złośliwe działania cybernetyczne nazywane kampanią Ghostwriter, wiążąc je z aktywnością państwa rosyjskiego. Co tak naprawdę wiadomo o tej akcji, której ofiarą ma być Polska, czy mają być też Niemcy? Wiadomo to, co mówimy od 3 miesięcy, że atak właśnie w ramach tego działania Ghostwriter jest autorstwa Rosji, że to jest atak, który dotyka wiele państw w Europie, w tym Polskę. No i dlatego jeszcze w czerwcu uruchomiliśmy w ramach takiego ogólnoeuropejskiego instrumentu Cyber Diplomacy Toolbox procedurę przypisania odpowiedzialności za ten atak właśnie Rosjanom i grupom z nimi powiązanym. No i udało się uzyskać akceptację wszystkich państw europejskich. To jest jedno z mocniejszych tak, tego typu oświadczeń w ogóle w historii Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o cyberataki. Tak, panie ministrze, tylko że mówi pan, że wiadomo to samo, co od 3 miesięcy, to przez ten czas nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wiedzę na temat tej operacji, no chociażby niemieckie MSZ informowało, że to GRU, czy Polska też ma takie informacje, co wiadomo o tej akcji Ghostwriter? Dokładnie to, co mówiliśmy od 3 miesięcy, a co było przez wiele osób poddawane w wątpliwość. Stąd takie znaczenie w mojej ocenie tego oświadczenia, ponieważ pokazujemy, że te dane, te dowody, którymi się posłużyliśmy, wskazując na to, skąd ten atak nadszedł, znalazły uznanie właśnie wśród wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. To, że w międzyczasie takie same problemy mieli Niemcy i przypisali je dokładnie tym samym sprawcom, no tylko potwierdza, że to nie jest problem wyłącznie Polski, ale wiemy też, że na podobne działania przez wiele miesięcy byli narażeni politycy z krajów bałtyckich. No i widzimy, że takich ataków jest więcej, no i że one mają ewidentnie jeden cel, wpływanie na funkcjonowanie demokratycznych państw Europy.
Panie ministrze, okazało się, że w przypadku jednego z maili ministra Michała Dworczyka, bo wiele ich zostało ujawnionych, no ale chodzi o ten zawierający rachunek z restauracji w Wałbrzychu, no można było doprecyzować, politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą doprecyzowywać, że chodziło o większe spotkanie tam z rachunkiem na ponad 4000 zł, spotkanie z lokalnym aktywem partyjnym, no i nic się nie stało w związku z potwierdzeniem tej informacji, że mail był prawdziwy, z doprecyzowaniem, czego dotyczyły wydatki. Może warto jednak przyjąć taką taktykę, o co też upominają się niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak marszałek Terlecki czy senator Jan Maria Jackowski, że rząd mówi, co jest prawdziwe w tych mailach, które ewentualnie są zmanipulowane. No bo można odnieść wrażenie, panie ministrze, że to jest no, taka wygodna zasłona dla rządu, po prostu. O niczym nie informujemy i tyle. Ja nie mam przecież tutaj cokolwiek wygodnego dla rządu w takim postępowaniu. To jest po prostu standardowa procedura, którą się wdraża wtedy, kiedy się ma do czynienia z dezinformacją, ponieważ na tym polega dezinformacja, że informacje prawdziwe łączy się z informacjami zmanipulowanymi. Tak, myślę, czy któryś z tych maili jest zmanipulowany? Czy to możemy powiedzieć, że któryś z tych maili, chociaż jeden, że jest nieprawdziwy? To znaczy, tak jak już mówiłem, my od samego początku przyjęliśmy politykę niekomentowania treści tych maili ze względu właśnie na to, że zidentyfikowaliśmy i przekazaliśmy takie dowody, także podczas takiego spotkania, gdzie byli obecni przedstawiciele wszystkich dużych redakcji w Polsce, czy praktycznie wszystkich dużych redakcji w Polsce, przekazaliśmy konkretne przykłady, pokazaliśmy dlaczego, na czym może polegać ta manipulacja. Natomiast przyjęliśmy od samego początku taką zasadę, że nie komentujemy treści poszczególnych wiadomości, które są przypisywane tej akcji. Właśnie ze względu na to, o czym mówiłem na początku, że to służy temu, żeby destabilizować państwo, żeby mieszać informacje prawdziwe z fałszywymi, żeby podrzucać pewne wątki do debaty publicznej. W mojej ocenie po prostu nie powinno się tego robić. No tak, tylko że tak jak mówiłem, przykład tego rachunku z restauracji pokazuje, że politycy PiS to robili. To akurat tłumaczono się z tego maila i z tego rachunku. Więc no, wyraźny wyjątek od tej zasady okazuje się, że może mieć miejsce. Znaczy ja rozumiem, że w tym przypadku parlamentarzyści z regionu lubelskiego po prostu zdecydowali się to skomentować. Ja powiedzmy rozumiem dlaczego. Atak opozycji tutaj był absolutnie bezpardonowy. Mówiono o tym, że to są środki, które miały być przekazane rzekomo na kolację z udziałem pana ministra Dworczyka. I tutaj nasi przyjaciele z opozycji, którzy kiedyś za państwowe pieniądze jedli w drogich warszawskich restauracjach, no usiłowali zestawiać to z sytuacją, w której rzeczywiście zorganizowano wydarzenie dla, jak rozumiem, 200 osób z regionu wałbrzyskiego, no, czyli zupełnie nieporównywalne. No i po prostu tak po prostu bezczelną manipulację trzeba było zdemaskować, pokazać, że to po prostu nie ma w tym ani odrobiny prawdy, tylko kolejny tak, polityczny atak. Ale się trochę kłóci z tym, co pan mówi, bo albo nie prostujecie niczego, albo niektóre maile są prostowane, no to w takim razie powtórzę tylko to pytanie, czy któryś z maili jest nieprawdziwy? Czy jest taki z tych udostępnionych, który jest sfabrykowany? Jasno wskazałem, jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie i my się tego bardzo jasno od samego początku trzymamy. I tak jak tutaj powiedziałem, to była inicjatywa parlamentarzystów, działaczy Prawa i Sprawiedliwości właśnie z regionu wałbrzyskiego. I to jest zupełnie normalne, że Prawo i Sprawiedliwość to jest duża partia. Każdy ma swoją wrażliwość, swoje poglądy i to jest siła Prawa i Sprawiedliwości. Ja rozumiem oburzenie naszych przyjaciół właśnie z regionu wałbrzyskiego, którzy po prostu widzą, że pan minister Michał Dworczyk jest bezpardonowo atakowany przez ludzi, którzy za pieniądze Polaków jadali pracy i obiady w drogich warszawskich knajpach i no, porównywanie tych dwóch sytuacji jest zupełnie nieuprawnione. No, po prostu stąd to oburzenie i taka reakcja, która jest w pewnym sensie wyjątkiem czy niezgodna z tym stanowiskiem, które rząd od samego początku
przyjmuje i którego się trzyma. Panie ministrze, mówił pan niedawno dziennikowi Gazecie Prawnej, że żyjemy w takich czasach, gdzie dostęp do internetu jest to jest to samo, co energia elektryczna, woda czy gaz. Czy to może oznaczać wprowadzenie taryf na mobilny dostęp do sieci, taryf na poziomie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, bo też w tej rozmowie można było odnieść takie wrażenie, że sugerował pan takie rozwiązanie? Tutaj chodzi o tak zwaną usługę powszechną. To jest rozwiązanie, które jest wprowadzone w niektórych krajach europejskich i ono polega na tym, że tam dla osób w jakiś sposób bardziej wrażliwych, grup bardziej wrażliwych, na przykład seniorów, czy osób z terenów objętych na przykład z jakimiś strukturalnymi problemami ekonomicznymi, są proponowane takie rozwiązania, które pozwalają uzyskać dostęp do internetu przy takiej regulowanej cenie. Natomiast Polska ma jeden z najbardziej konkurencyjnych rynków telekomunikacyjnych w Europie. Ceny internetu w Polsce są należą do trzech najniższych właśnie w Unii Europejskiej i są o ponad połowę niższe od tej unijnej średniej. Dlatego na ten moment myślę, że prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej takiego działania nie planuje. Natomiast to, co chcielibyśmy zrobić, to osiągnąć sytuację, w której rzeczywiście wpisujemy mocniejsze przesłanki do ustawy, które wskazują, czym prezes UKE miałby się kierować. Jeżeli z jakiegoś powodu ceny tych usług zaczęłyby rosnąć, to byłaby taka bariera, która zablokowałaby ten wzrost właśnie dla tych najbardziej potrzebujących grup. Dlatego, że tak jak właśnie w tym wywiadzie wskazywałem, no to jest coś, czego dzisiaj każdy potrzebuje do tego, żeby się uczyć, do tego, żeby pracować, do tego, żeby załatwiać różne sprawy urzędowe. No i to jest obowiązek państwa, żeby ten szybki internet zapewnił, czy też wesprzeć obywateli w tym, żeby mieli do niego nieskrępowany dostęp. Panie ministrze, zapowiadał pan, że we wrześniu przedstawi projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. No już tego września dużo nie zostało. We wrześniu faktycznie ten projekt zostanie upubliczniony? To, co dokładnie powiedziałem, to, że celujemy we wrześniu, natomiast chcieliśmy sobie dać jeszcze kilka tygodni. Prace finiszują, chcemy ten projekt jak najszybciej przekazać pod obrady Stołowego Komitetu Rady Ministrów. Myślę, że jeśli nie zdarzy się to w tym tygodniu, to w następnym lub jeszcze kolejnym. Natomiast myślę, że tutaj długo tego oczekiwania nie będzie. To jest ważna ustawa, to jest ustawa, która pomoże nam chronić Polskę i Polaków właśnie przed takimi zagrożeniami, o których ostatnio coraz głośno. To jeszcze ostatnia sprawa, panie ministrze. Do kilkuset gmin trafiły czytniki linii papilarnych. Kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców? Zapraszam na konferencję prasową, która odbędzie się jutro, podczas której przekażemy dokładne informacje na temat tego terminu. Udało nam się zabezpieczyć dostawy czytników z wiarygodnego źródła. One zostały już przekazane do samorządów, trwają testy, dostosowania. No, to jest taki proces, który po prostu musi działać, dlatego tutaj nie warto oszczędzać tego czasu na sprawdzenie wszystkich szczegółów, tak żeby mieć stuprocentową pewność w momencie, w którym to ruszy. Będzie to już, panie ministrze, tak domykając, kiedy będą wydawane te nowe dowody? Tak jak już mówiłem, jutro podczas konferencji prasowej przekażemy z panem ministrem Pawłem Szefernakiem stosowną informację. A mówił to Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w kancelarii premiera. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę państwu. Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na super raport i spotkanie z Kamilą Bierzycką. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam. Jak Państwo słyszą, w lekkiej niedyspozycji głosowej, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Wirusy panują w szkole, no a mama od dziecka łapie bardzo szybko, ale wszystko jest w porządku, także proszę się nie niepokoić. Zapraszam Państwa na najbliższą godzinę. Państwa gościem dzisiaj Jan Kantak z Solidarnej Polski. Rozmawiać będziemy oczywiście o tym dysonansie poznawczym, który sprawiają politycy Zjednoczonej Prawicy. Jedni twierdzą, że Polska musi zostać w Unii Europejskiej, drudzy, tak jak na przykład Patryk Jaki,
Solidarnej Polski właśnie przekonuje, że Polska ponad 500 miliardów złotych straciła na obecności w Unii od 2004 roku. Gdzie leży prawda i czy rzeczywiście Solidarna Polska jest za tym, żeby opuścić struktury unijne, jak twierdzi na przykład i do czego namawia Janusz Kowalski? O tym właśnie z Janem Kantakiem mówić będziemy, ale oczywiście nie tylko o Unii, także o sprawach wewnętrznych dotyczących Izby Dyscyplinarnej, reformy wymiaru sprawiedliwości i szeregu innych problemów, które w tej chwili spotykają rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Rozmaite koncepcje, no i duża krytyka ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi między innymi właśnie o reformę wymiaru sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. Także o tym wszystkim z Janem Kantakiem, a po godzinie 9.30 dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego, podsumujemy wszystko to, co dzieje się ostatnio w polityce, w kontekście szczególnie tych połajanek, które Donald Tusk postanowił zorganizować swoim kolegom z Platformy Obywatelskiej, czyli między innymi Borysowi Budce, Tomaszowi Siemoniakowi i Sławomirowi Neumannowi. Daleko idące konsekwencje mają być wyciągnięte przez przewodniczącego i zarząd partii. Pytanie, czy to jest polityka skuteczna, czy to jest zachowanie populistyczne, a czy może po prostu jest tak, że Donald Tusk zapowiedział powrót do korzeni i ostrych prac i to jest właśnie dowód na to, że jest osobą w tej materii, w tych obietnicach konsekwentną. Także o tym z Mirosławem Oczkosiem. Zapraszam Państwa na najbliższą godzinę, a teraz zapraszam w imieniu Pawła Donsbacha na raport z anteny. My wracamy po 9.00. Polacy z Czechami znów spróbują się dogadać. Dziś kolejne podejście w sprawie kopalni Turów. Kto z kim w koalicji, dla kogo fotel kanclerza? Za chwilę wrócimy do wczorajszych wyborów w Niemczech. Fani opowieści z Dymkiem zjadą do Łodzi. Zbliża się festiwal komiksu i gier. O tym posłuchacie na koniec. Cel porozumieć się w sprawie kopalni Turów. Dziś kolejne polsko-czeskie negocjacje. Do stołu w Pradze zasiądą polski minister klimatu i szef czeskiego resortu środowiska. Przypomnijmy, w wyniku skargi, jaką wniosły Czechy, Unijny Trybunał Sprawiedliwości nałożył na Polskę dzienną karę finansową w wysokości 500 000 euro za nieprzerwanie wydobycia. Michał Skolimowski. To będzie już 14. tura negocjacji. Wezmą w niej udział politycy i eksperci. Poprzednie rozmowy odbyły się w piątek, jednak wtedy nie udało się podpisać porozumienia. Przedstawiciele polskiej dyplomacji nie chcieli ujawniać szczegółów spotkania, jednak wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że osiągnięto pewien postęp. Polska chce się dogadać z Czechami, żeby ci wycofali skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów. Międzyrządowa umowa ma określić warunki, na jakich miałoby do tego dojść. A przypomnę, Czechy uważają, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych. W maju TSUE nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi. Wiadomo, kto wygrał. Pytanie, kto będzie rządził. Sprawdzamy możliwe koalicyjne scenariusze po wyborach do niemieckiego Bundestagu. Zwyciężyli socjaldemokraci. O nieco ponad 1,5% głosów wyprzedzili chadeków z CDU-CSU. Trzecie miejsce zajęli Zieloni. Opcje koalicji rządowej według ekspertów są dwie. Jeżeli obecne wyniki się utrzymają i SPD zostanie na prowadzeniu, to podejmie na pewno rozmowy z Zielonymi i z liberałami. Czyli to będzie taka koalicja troszeczkę bardziej w stronę lewicową. Natomiast jeżeli chadecja będzie prawie równie silna, to także jest możliwe, że będzie rozmawiała z tymi samymi partnerami, z Zielonymi i z liberałami. Mówi wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt dr Agnieszka Łada-Konefał i dodaje, że to prawdopodobnie będą długie i trudne negocjacje. Tak naprawdę, kto więcej zaproponuje tym mniejszym partiom koalicyjnym, gdzie będzie więcej programowych i personalnych punktów wspólnych, ten tak naprawdę stworzy koalicję. Do czasu powołania nowego rządu na stanowisku kanclerza pozostanie Angela Merkel. Zostały ostatnie dni. Do końca września mamy czas, aby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Możemy to zrobić przez internet, telefon lub podczas wywiadu z rachmistrzem. Spis odbywa się raz na 10 lat, jest obowiązkowy i ma pomóc w zebraniu podstawowych informacji na temat mieszkańców, tłumaczy Iwona Majewska z Urzędu Statystycznego w Szczecinie. Odpowiadamy sobie na pytanie, ilu nas jest, kim jesteśmy, jakie zaszły zmiany w społeczeństwie. Po prostu chcemy wiedzieć, jaki jest przekrój społeczeństwa. Za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi kara nawet do 5 000 zł, a pierwsze wyniki spisu mamy poznać w styczniu przyszłego roku.
Będą wystawy, konkursy i spotkania z autorami. Festiwal komiksu i gier ponownie zawita do łódzkiej Atlas Areny, prawdopodobnie w formie hybrydowej. Będziemy chcieli tych gości, którzy mają najdalej do Polski, nagrać na wideo z tłumaczeniami i wyemitować w trakcie festiwalu. Część gości zagranicznych postaramy się, żeby się tutaj pojawiła. My chcemy zrobić ten festiwal, tak żeby była strefa targowa, żeby ludzie mogli przyjść, spotkania z autorami. Mówi organizator festiwalu Adam Radoń. Święto komiksu w Łodzi 2 i 3 października. Dzień dobry raz jeszcze, to jest program Super Raport, Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam Państwa na rozmowy z Janem Kantakiem. Ta za chwilę, Janem Kantakiem z Solidarnej Polski. Kwestie unijne oczywiście będą dominować nasze spotkanie. Trudno, żeby było inaczej w obecnej sytuacji i obecnej rzeczywistości politycznej. Spór dosyć duży chyba toczy się w rządzie na temat tego, jak powinna wyglądać nasza aktywność w Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki co prawda nie wycofuje swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego z badania wyższości prawa krajowego nad unijnym, no ale to może spowodować daleko idące konsekwencje od chociażby kary, które można by było porównać do tych w związku ze sporem z Czechami w sprawie kopalni i elektrowni Turów. Przypomnę, licznik bije spore sumy już na nim. Wbrew temu, co mówi minister Zbigniew Ziobro, no to nie jest tak, że my tych kar możemy nie płacić, ponieważ one automatycznie będą odliczane od Krajowego Planu Odbudowy mniej więcej, co oznacza, że po prostu dostaniemy zdecydowanie mniej pieniędzy, niż mieliśmy dostać. No i pytanie, czy dostaniemy i kiedy dostaniemy, bo na razie Krajowy Plan Odbudowy, ten polski oczywiście jest przez Komisję Europejską jeszcze nie zaakceptowany. Część państw już może cieszyć się pierwszymi wypłatami. My na tę akceptację jeszcze czekamy. Komisja Europejska czeka między innymi na likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To jest zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiemy, już takie są zapowiedzi ze strony rządu, że będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, że będzie nowa ustawa, która powoła, no właśnie, co? To jest też pytanie. Czy jakieś nowe ciało, czy w ogóle zrezygnuje z pomysłu Izby Dyscyplinarnej? Na ten temat z Janem Kantakiem na pewno porozmawiamy, a po godzinie 9.30 dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku, oczywiście między innymi o roli teściowych w polskiej polityce rozmawiać będziemy. Także już Państwa zapraszam, a teraz zapraszam Janka Złotorowicza. Odciąży mnie trochę, będę mogła przestać mówić choć na chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Strasznie to niepokojące jest to, jak ty mówisz. Złego diabli nie biorą. Damy tak, radę. Damy radę. To jeszcze oficjalnie. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego. Dzień dobry. Ja się napiję herbatki ciepłej, jeśli pozwolisz. Herbatki, dobrze. A ja sobie przejrzę szybko gazetkę. Co myśli dzisiaj mamy fajnego? Tusk jak, w domu dobry dziadek w partii killer. No to o tym tak. To może być. No właśnie. Jerzy Borowczak mówi, w Tusk w zarządzaniu partią przypomina mi Lecha Wałęsę. A Jerzy Borowczak wie, co mówi, bo współpracował z Wałęsą, a teraz jest od lat w Platformie. Z jednym i z drugim. Donald może posłuchać kogoś, kto zna się na ekonomii, ale polityki nikt go nie będzie uczył. Tusk ma coś z Wałęsy, tylko dalej sięga, jego plany są bardziej skonkretyzowane. Lechu z nikim nic nie konsultował. Wychodził i mówił, tak ma być. Mazowiecki, Geremek, Michnik oczy robili, a Wałęsa już podjąłem decyzję. Oni się na to wkurzali, wspomina Borowczak. Donald słucha, ale robi swoje, nie przywiązuje się do ludzi. Zawsze mówi, że w polityce nie ma przyjaźni. Co dwie rzeczy mnie zastanawiają w tej wypowiedzi Jerzego Borowczaka. Znaczy, po pierwsze, w polityce nie ma przyjaźni. W weekend pisaliśmy, że nowy dwór Tuska to jest tak naprawdę stary dwór Tuska, czy jednak są przyjaźnie, bo wszyscy, których dobrze albo znamy... Albo Tusk nie ma po prostu nowych ludzi do współpracy, wiesz, jak to jedno, jest krótka ławka. Pewnie jedno i drugie. Wracają wszystkie stare, dobrze państwu znane twarze. Łącznie i z Grzegorzem Schetyną? Znaczy to ulubiony wróg też powraca. Tak, tak lepszy powrotu YouTube nie będzie. Lepszy swój wróg niż własny. Tylko, że wrogów trzeba trzymać blisko, bliżej niż przyjaciół podobno, to też stara zasada. Dlatego na tej konwencji, o której Państwo opowiadałeś, gdzie było to całowanie chleba i tak dalej, Grzegorz Schetyna był posadzony na schodach, co widzieliśmy na zdjęciach. Był, ale nie za blisko. Trzymany. No i to, co też mnie niepokoi, to że tutaj Jerzy Borowczak mówi, że Donald Tusk jest jak Wałęsa w zarządzaniu partią i to mówi tak, jakby to było coś pozytywnego. Ja przypominam, że sposób zarządzania Lecha Wałęsy, wojna na górze i tak dalej, no to nie, to może było charakterystyczne dla bardzo takich dziecięcych lat polskiej demokracji, że się tak wyrażę. No chyba dojrzeliśmy do tego, jak żeby mieć nieco mniej wodzowski styl piątek, zarządzania partią. Jak to mówił u nas w piątek Jacek Karnowski, to chyba dobrze, że Tusk bierze się za porządkowanie tego towarzystwa. Więc może o to chodzi, że albo silna ręka, albo platforma nie działa tak, jak powinna działać. Kolejna sprawa, bardzo zaskakująca, dlatego że z reguły mówimy o tym, że głowa państwa cieszy się bardzo wysokim zaufaniem. Zawsze tak było. Zaufanie, że prezydent tak. Cieszył się najwyższym zaufaniem z prezydentem Dudą. Jest inaczej. To akurat nie mówimy o zaufaniu, ale w ogóle jak Polacy oceniają drugą tak, kadencję. Tak. Minął rok od wyborów, więc w naszym sondażu zapytaliśmy Polaków, jak ocenia państwo, jego prezydenturę.
58% źle ocenia prezydenturę. Andrzeja Dudy 34% dobrze. 8 nie ma zdania? 8 nie ma zdania. To sygnał alarmowy dla prezydenta. Tak nam tu komentują eksperci. Bowiem niezadowolony z jego pracy jest aż 58% ankietowanych. To może ja tylko taki krótki cytat mój ulubiony z pana prezydenta ostatnio mogę? Proszę. Jestem człowiekiem ambitnym. Ty prowadzisz ten program. To prawda. W ogóle nie wiem, dlaczego ja cię pytam o zdanie, ale widzisz, że taka kulturalna jestem. Jestem człowiekiem ambitnym. Być może te ambicje są czasem ponad stan, ale kieruję się zasadą, że zawsze jestem ambitny. I zawsze uważam, że można zdobyć najwyższe szczyty. Pan prezydent Andrzej Duda. No ma jeszcze dużo czasu, żeby zdobyć szczyty. Żeby szczyty zdobywać. Tak. Jerzy Buzek, bardzo duży wywiad dziś w dziale Opinie. Bardzo Państwu ten wywiad polecam. Tak. Prawo i Sprawiedliwość od lat podsyca antyunijne nastroje. I tak, dużo jest Hubert Biskupski na ten temat z profesorem Jerzym Buzkiem opowiadał. No my tu słyszeliśmy, no Państwo też już dobrze znają sytuację, były te wyliczenia nazwane kłamstwem unijnym o tym, że tu my tracimy na członkostwie w Unii Europejskiej i tak dalej. Jerzy Buzek opowiada też o zupełnie innym aspekcie, takim politycznym, a nawet militarnym, o którym trochę zapominamy, bo przyzwyczailiśmy się do myślenia o Unii, że to jest po prostu kasa, z której bank, z którego bierzemy, nawet nie bank. Bankomat. Bankomat, z którego bierzemy A Jerzy Buzek przypomina, po co w ogóle została stworzona Unia Europejska, jeśli zapomina, że została stworzona po to, żeby wreszcie w Europie zakończyć te trwające stulecia przecież czasy, kiedy wiecznie dochodziło do konfliktów zbrojnych, do wojen. Po to Unia powstała, żeby wreszcie przynajmniej na tej centralnej części kontynentu, no bo jednak w latach 90. mieliśmy bardzo poważną wojnę w geograficznej Europie, nie w Unii, nie na terenie Unii Europejskiej, ale w razie rozpadu UE bylibyśmy w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. Znowu bylibyśmy bezpośrednim sąsiadami wielkiego, zagrażającego nam kraju o autorytarnych rządach. Wagę tego zagrożenia odczuli Gruzini, odczuli Ukraińcy. Odczuwają cały czas ci, którzy mieszkają w Azerbejdżanie czy na Białorusi. To jest stałe zagrożenie. Spójrzmy zresztą na kraje bałtyckie. Gdy tylko mogły, wstępowały do strefy euro, by być bliżej serca Unii, by być zintegrowanymi i czuć się bezpiecznymi. A przecież nie tylko o Unię chodzi. Potrzebujemy także NATO. Nie ma co się obrażać na Amerykanów. Widzę, że dziś rządzący nie bardzo się dogadają z tym największym partnerem na świecie. To jest bardzo groźne. Tak Jerzy Buzek mówi w wywiadzie z Super Ekspresem. Tak jest. Wiele tych i także innych ważnych słów w dzisiejszym Super Ekspresie w dziale Opinie. Jerzy Buzek, także bardzo Państwu polecamy. Janku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, żebyś szybko odzyskała głosik. Damy radę. Ania tradycyjnie odjeżdża. Damy radę. Do zobaczenia. Odjeżdżaj do jutra. Janek wraca do Państwa jutra. Już za chwilę Jan Kantak z Solidarnej Polski. Ja już Państwu mniej więcej zapowiedziałam, o czym rozmawiać będziemy, no ale będziemy na pewno mówić o ostatnich, dość kontrowersyjnych wyliczeniach Patryka Jakiego, który postawił też, że Polska od 2004 roku, od kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej, straciła 535 miliardów złotych. Oczywiście suchej nitki eksperci na tych wyliczeniach nie zostawili, twierdząc, że jest to absolutne unijne kłamstwo, mające prowadzić do polexitu i do zohydzenia Unii Europejskiej. Pytanie, czy ta strategia będzie skuteczna. Ostatnio jeden z samorządowców, ważnych samorządowców, prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, odniósł się do tych wyliczeń. To bujanie łódką europejską może się źle skończyć, tak jak w Wielkiej Brytanii. No śmieszne, bo to każdy gołym okiem widzi, jak zmieniły się polskie miasta, jak zmieniła się Polska Wschodnia dzięki środkom specjalnym z Unii Europejskiej, które dostała. Pamiętajmy, że PKB na osobę wzrosło o 55% w Polsce w czasie, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. 55% to jest jeden z najwyższych skoków w Unii Europejskiej. No i też z drugiej strony pamiętajmy, że eksport Polski wzrósł czterokrotnie. No to są dane, nie trzeba być doktorem ekonomii, czy nawet magistrem ekonomii, a wystarczy być człowiekiem uczciwym. No niestety pan Patryk Jaki jest człowiekiem nieuczciwym i razem z panem ministrem Ziobro dla swoich doczesnych, takich bieżących celów politycznych, żeby odebrać pewną popularność Konfederacji i przerzucić ją na Solidarną Polskę, po prostu kłamią. No to jest zwykłe kłamstwo i ludzie, którzy ci eksperci, którzy zajmują się bardziej historią ekonomii czy ekonometrią, bo ci panowie profesorowie od tego są, no opowiadają bzdury. No jak można dodać, różnicować środki unijne z zyskiem firm, które są firmami zagranicznymi. To co, nie ma być inwestycji z firm zagranicznych w Polsce, czy to jest sprawa zła? Przecież większość tych firm reinwestowało te środki finansowe w Polsce. Mówi się, że też około 80% jest reinwestowanych, czyli dalej inwestowanych. Każdy kraj stara się ściągać inwestycje zagraniczne. To co teraz jest inaczej?
To jest Ekspres Biedrzycki i naszym gościem Jan Kantak z Solidarnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, Patryk Jaki kłamie? Czy coś mu się noga powinęła? Czy nie jest najlepiej z matematyką zaprzyjaźniony? Czy redaktor, o co chodzi? Najpierw uporządkujmy, bo to nie jest raport Patryka Jakiego, w sensie nie jego wyliczenia, tylko wyliczenia dwóch profesorów. Tak, jeden jest być wydalony z uczelni, nie wiem, czy handlowej, a drugiego z Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Krysiak i profesor Tomasz Grosse. I to są eksperci od kwestii Unii Europejskiej. Tylko to jest Europejskiej. Dwóch ekspertów kontra stu. Patryk Jaki rzeczywiście był inicjatorem, aby tego typu raport powstał. Uh-huh. Są wątpliwości, Patryk Jaki odpowiada, wchodzi w dyskusję i broni swojego raportu m.in. na Twitterze. I to jest przyczynek do dyskusji. Temat relacji Polska-Unia Europejska w kontekście pieniędzy, funduszy, które spływały do Polski, zawsze było owiane tajemnicą, zawsze nigdy nie było owiane zawsze tajemnicą. Nie było, panie pośle, zawsze nie było podejmowanej dyskusji na ten temat, zawsze przedstawiana Polska była jako kraj, który korzysta z Unii Europejskiej jak z bankomatu, a tak zupełnie nie jest. Bardzo rzadko w przestrzeni publicznej dyskutowaliśmy o tym, ile Polska musi wpłacić do budżetu, ale, jakie straty Polska mogła ponieść w związku z otwarciem rynku, ale to są kwestie do dyskusji oczywiście. Ale nad czym tu dyskutować, panie pośle, skoro bilans oczywisty jest na plus i to bardzo mocno. I tutaj nikt co do tego nie ma wątpliwości. To minister finansów i rozwoju Zjednoczonej Prawicy kłamał? Nie, no bo ktoś tu kłamie, no kłamie redaktor, albo otwarcie, jeden otwarcie profesor z drugim. Spowodowało... Panie pośle, tylko skończę pytanie, proszę pozwolić, bo nie ma sensu, żebyśmy sobie przerywali, bo ja też jestem ciekawa pana odpowiedzi. Pytam więc, kto kłamie? Czy kłamią ci, którzy przygotowali ten raport, już w cudzysłowie, plus Patryk Jaki, który go broni? Czy kłamał były minister finansów i rozwoju w Zjednoczonej Prawicy, który mówił, że do 19 roku, 2004, Polska na funkcjonowaniu w strukturach Unii Europejskiej jest 400 miliardów złotych do przodu. Ale zależy, które dane się jeszcze weźmie pod uwagę w kontekście naszych relacji, bilansu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie to, ile kapitału zagraniczny, niemiecki, holenderski, francuski, mógł skorzystać na tym, że zostały otwarte te granice, zostały wprowadzone swobody przepływu kapitału. Ale to, co mi pan powie, że to źle, że są inwestycje zagraniczne w Polsce? To jest dobrze, że Polacy też, na tym nie zyskują, ale też, że Polacy ale nie mają nowych to powoduje miejsc pracy? Pewne straty, ponieważ dywidendy jakie? Bardzo często... Najlepszym przykładem jest choćby sieci handlowe. Wszystkie największe sieci handlowe, które wyparły polskie sklepy, małe sklepiki, prywatne przedsiębiorstwa handlowe, są kapitałem zagranicznym, który wypłaca dywidendy za granicę, więc te pieniądze nie trafiają do polskiego budżetu. I to są takie pośrednie straty. No ale to mieli państwo zrobić porządek, nie wiem, czy pamiętam ten podatek słynny, pośrednie, no to co się dzieje? Ale my mówimy o bilansie od 2005 roku do 2021. No ale tak jest nadal, państwo kwestia podatku na sieci handlowe, na duże sieci handlowe była wstrzymywana przez Komisję Europejską i polski rząd wygrał ten spór, więc ten podatek będzie wprowadzany, jestem przekonany i to jest po prostu Panie przyczynek ale na do przykład, dyskusji. No dobrze, tylko na przykład w tym raporcie zabrakło informacji na przykład o zyskach, które polskie firmy mogły osiągnąć dzięki temu, że otworzyły się europejskie rynki i że tam mogą polskie firmy inwestować. Mało tego, eksport został zaliczony do strat. No to jest w ogóle postawienie sprawy na głowie, panie pośle. Pan dokładnie przeczytał sobie ten raport. Ja myślę, że będziemy o tym dyskutowali. Pan jest biedny, bo ja wiem, że pan musi bronić czegoś, co jest nie do obrony. Nie, po prostu to nie jest kwestia obrony czy nieobrony, to jest kwestia dyskusji. I to opracowało dwóch profesorów bardzo szlachetnych, osób, które się na tym bardzo dobrze znają. Teraz nagle podważa się ich kompetencje, ale dotychczas normalnie wykładali na dwóch najlepszych szkołach, jeśli chodzi o Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Warszawski. Ale wie pan, że w Szkole Głównej Handlowej już nie bardzo po tych wyliczeniach chcą współpracować z panem też, profesorem, ponieważ mówią, że to jest po prostu to jest też gwałt zła na ekonomii, to co zostało wolności, zrobione. Wolności nie. Szkolnictwa, panie pośle, nie, bo to nie jest kwestia światopoglądu, to jest kwestia liczb. W pracach badawczych, pracach naukowych. Ale to jest kwestia liczby, nie oczekiwałbym, jeśli Szkoła Główna Handlowa się nie zgadza, niech zorganizuje debatę, niech zaprosi dwie czy trzy strony tego sporu i wtedy będzie ta dyskusja owocna i dla nas wszystkich, dla opinii publicznej. Jeśli pan pozwoli, to kończąc już ten wątek, kilka liczb. W 2004 roku PKB w Polsce na osobę, wie pan ile wynosiło?
No nie pamiętam. 13 342 dolary. Na Ukrainie wtedy wynosiło znacznie mniej, bo 6 500 dolarów. W 2020 roku, czyli w ubiegłym roku, nasze PKB z 13 000 dolarów wzrosło do 34 000 dolarów. Na Ukrainie wzrosło z 6 do 13. Czyli my potroiliśmy w kontekście tego, co było w roku 2004, wysokość PKB. To jest jedna dana. Druga dana jest taka, że kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to polskie PKB stanowiło 42,6 PKB Niemiec. W tej chwili, wie pan ile stanowi? Wie pan ile stanowi w tej chwili? 64%. Ale jakby to nie podlega dyskusji. Ja, no, nie chcę kwestionować i mówić, że Polska na tym straciła. To są wyliczenia, które jakby otwierają dyskusję. Z pewnością kwestia rozwoju dla Polski była olbrzymia, wstąpienie do Unii Europejskiej. I ta Unia właśnie po to została stworzona, aby korzystać z tych swobód kapitału, swobody przepływu osób, swobody z tych wszystkich swobód, które są podstawą Unii Europejskiej, ale też nie zamykajmy jakby oczu na te minusy, które są związane z członkostwem. Ja na przykład uważam, że powinno się jak najwięcej dyskutować na temat tego, jaki jest bilans, tylko chciałabym, żeby on, ta dyskusja opierała się na realnych liczbach, a nie na jakiejś kreatywnej księgowości, którą po prostu wszyscy w czambu później muszą potępiać, bo nie mają innego wyjścia, nie chcąc się później wstydzić tego, co mówią. Panie pośle, czy pana zdaniem Polska powinna pozostać w strukturach Unii Europejskiej? Bo szczerze mówiąc i naprawdę bez złośliwości w tej chwili pana pytam. Kiedy słucham części pana kolegów, na przykład Janusza Kowalskiego, czy też już coraz częściej Patryka Jakiego, to ja nie wiem, jakie jest stanowisko Solidarnej Polski, bo to nie jest też tak, że my zostaniemy tylko w takiej Unii, jaką my sobie wymyślimy i nam się podoba i wyłącznie na naszych warunkach, bo to nie na tym polega. To prawda, to nie na tym polega i też Unia Europejska nie będzie zawsze taka sama. Oczywiście. Była inna, tak jak Polska nie jest zawsze inna będzie taka i może za 2-3 lata być zupełnie inna, bo o tym decydują też wybory w państwach członkowskich. We Francji, w Niemczech, teraz mamy dzisiaj pierwszy dzień powyborczy w Niemczech. I też rząd niemiecki będzie też wpływał, tak jak wpływał do tej pory, na kierunki podejmowane przez Unię Europejską. Na ten moment oczywiście jestem za byciem w Unii Europejskiej, ale nigdy nie możemy powiedzieć nigdy. To, tak jak wspomniałem, wybory we Francji, wybory w Hiszpanii, wybory we Włoszech będą decydowały o tym, w jakim kształcie będzie Unia Europejska. Oczywiście obecny kształt daleko odbiega od tego, który był w 2005 roku, jak wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. W 2004 roku. I to jest do dyskusji oczywiście. Musimy o tym dyskutować i chcieć wpływać na zmianę funkcjonowania Unii Europejskiej przez polski rząd. Super. I uważam, że powinniśmy być jednym z głównych graczy jako państwo geopolitycznie położone, tak, a nie inaczej. Bardzo duże państwo Unii Europejskiej, państwo z ogromnym potencjałem. Tylko żeby móc wpływać, to trzeba mieć zachowane jakieś dobre relacje z głównymi państwami Unii Europejskiej. My tych relacji w tej chwili, delikatnie mówiąc, dobrych nie mamy. No, tworzymy przecież sojusze w ramach Grupy Wyszehradzkiej, w ramach Trójmorza. No, za chwilę mamy pan dobre premier relacje będzie chciał wychodzić, z obecnym premierem Słowenii. Nie jest najlepiej. Nie zamykajmy oczu, pani redaktor, też na to, że w danych państwach członkowskich przynależności partyjne są związane z obecną władzą, znaczy z obecną opozycją. Platforma Obywatelska należy do Europejskiej Partii Ludowej, która teraz rządzi w Unii Europejskiej, ma większość w państwach członkowskich Unii Europejskiej. To ma bez wątpienia olbrzymi wpływ na to, w którym kierunku te państwa podążają i też mają wpływ na charakter Unii Europejskiej. Ale tak jak wspomniałem, wybory w państwach członkowskich będą decydowały też o tym, jak będzie funkcjonowała Unia Europejska. My mamy swoje zdanie jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Solidarna Polska i Zjednoczona Prawica. Jakie wy macie zdanie? Chcemy, żeby Unia była bardziej Unią Wolności, ale nie tej partii Unii Wolności, tylko Unią Wolności szanowania odrębności państw członkowskich. Piękne motto założycielskie i takie obowiązujące w Unii Europejskiej jest United in Diversity, czyli zróżnicowani w jednorodności. Zjednoczeni w różnorodności, przepraszam. I to hasło powinno przyświecać działaniom Unii Europejskiej. Powinien być szacunek dla państw, które wyłaniają mieszkańcy Warszawy, oczywiście, mieszkańcy pośle, Gdańska, Lublina, decydują w demokratycznych wyborach, kto rządzi ich krajem. Musi być Unia Europejska, z wartościami Unii i Unia Europejska powinna mieć poszanowanie dla wyborów demokratycznych w różnych państwach członkowskich i powinna wychodzić z pozytywnym przekazem, a nie próbą grillowania politycznego rządów, które nie pasują im politycznie. Ja nie chcę panu przerywać przez cały czas, a będę musiała, bo chciałabym, żeby to był jakiś dialog, a nie pana oświadczenie tylko na moje pytanie. Proszę panie bardzo. Pośle, rozumiem, że jeśli podważają państwo, mam na myśli Solidarną Polskę, czy samego ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, zasadność funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to podważamy jedno z
podstawowych instytucji unijnych. Ale nikt nie podważa funkcjonowania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie będziemy, ale panie redaktor, mówimy o dwóch sporach, które się toczą przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jeden związany z konfliktem o Turów i drugi związany z wymiarem sprawiedliwości. W obu tych kwestiach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej daleko wykracza poza swoje umocowanie i w ten sposób łamie praworządność, bo praworządnością nazywamy coś, co oznacza bycie w granicy i na podstawie prawa. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, choćby w kwestii Turowa, podejmując pani sędzia jednoosobowo decyzję z nałożeniem kar w ramach postępowania zabezpieczającego, bo przypomnijmy, tu nie zapadł wyrok, tylko jest postępowanie zabezpieczające. Tak, to po raz pierwszy pani sędzia chce zamknąć kopalnię, czyli tak naprawdę... Zamknąć, panie pożarze, ale to znowu, zamknąć kopalnię, nie, co wpłynęłoby na zamknięcie elektrowni, a według ekspertów, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale nawet czasowe zamknięcie spowodowałoby niepowetowane straty, bo trzeba by było prawdopodobnie zwolnić dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mają zatrudnienie. Którzy mają problem z wodą na przykład w tym sensie. To też nie jest prawda. Była wydawana koncesja środowiskowa na kopalnię i wszystkie badania były wykonywane w ramach udzielenia koncesji środowiskowej dla kopalni Bogatyni i wtedy tego typu problemy nie zostały. Dlaczego nie można było się tym zająć półtora roku temu, kiedy Czesi po raz pierwszy chcieli na ten temat rozmawiać? Cały czas rozmowy były prowadzone i są nawet prowadzone dzisiaj. Dzisiaj minister środowiska spotka się z ministrem klimatu. Nie były. Zaczęły być prowadzone późną wiosną. Wykorzystywana politycznie, bo wybory w Czechach również się będą odbywały w najbliższych miesiącach. I po prostu tego typu konflikty często pomagają w sytuacji wewnątrzkrajowej. A pan nie ma żadnych uwag co do tych negocjacji z polskiej strony? Uważa pan, że Jacek Sasin czy Mateusz Morawiecki, którzy mówili, że sprawa jest załatwiona i że dogadał się, no przecież takie słowa padły pana premiera z premierem Czech, że to było okej? Okay? Że to wszystko... Oczywiście nie uczestniczyłem w tych negocjacjach, więc nie znam dokładnych szczegółów, ale oceniam, chciałbym się zająć na sprawą gruntowną, jakby najważniejszą, czyli tym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest bezprecedensowy. Nigdy do tej pory nie były nakładane kary w ramach sporu o takiej kwestii energetycznej, kwestii bezpieczeństwa energetycznego. SUA dało mniejszą karę, kopalni, niż walczyli o to Czesi. Ja rozumiem, ale mówimy o kopalni, która zapewnia 7% zapotrzebowania energetycznego w Polsce. Ale mamy dość trudną sytuację energetyczną. Nawet opozycja mówi, tej kopalni nie wolno zamknąć. No widzi pani. No właśnie. Ale to nie cała opozycja, bo na przykład Tylko Rafał Trzaskowski to, czy Szymon Hołownia mówi, że trzeba chodzi o to, żeby się dogadać. Oczywiście. Prawda? Ja się z tym w 100% zgadzam. Cieszę się, że dzisiejsze negocjacje między ministrem środowiska Czech i ministrem klimatu podnoszą rangę, co oznacza, że w moim rozumieniu sytuacji jesteśmy bliżej osiągnięcia porozumienia. I oczywiście to porozumienie trzeba osiągnąć. Jeśli rzeczywiście zostałyby zdiagnozowane problemy, które wywołuje kopalnia Turów po stronie czeskiej, no to musimy w jakiś sposób to zrekompensować, ale od tego jest dialog między państwami, no a nie wykorzystywanie panie opcji atomowej to w postaci orzeczenia TSUE. Czy dobrym elementem takiego dialogu i czy taką jaskółką zwiastującą porozumienie jest takie stanowisko ministra Ziobry pod tytułem nie będziemy płacić? No, nie będziemy płacić, pani redaktor, bo nie możemy wykonać tego orzeczenia i to orzeczenie jest bezprawne. Ale to tylko według państwa. No nie według nas, według ekspertów, prawa unijnego i na przykład według europosła Jacka Sariusza Wolskiego, który do niedawna jeszcze przez wiele, wiele lat był europosłem z Platformy Obywatelskiej. No i dlatego teraz mówi w taki sposób, panie doskonale pasza, no wiemy, że punkt widzenia zmienia się z punktem specyfikę siedzenia. Europejską, według ekspertów też, którzy pracują dla Ministerstwa Sprawiedliwości, te kary są bezprawne. Mówimy o bezpieczeństwie energetycznym. Te kwestie też nie są zarezerwowane dla Unii Europejskiej. Ale wie pan doskonale, że my tracimy sposób, te pieniądze każdego dnia. W jaki sposób wytwarzana jest energia. Tracimy te pieniądze redaktor, każdego dnia. Ale gdyby... No, tracimy, bo została wydana bezprawna opinia czy no, czyli orzeczenie TSUE. Państwo no, to działanie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sama pani podkreśla, że opozycja mówi, że nie można zamknąć kopalni. Ale to w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, drugiej strony pani mówi, że tracimy pieniądze. Więc jakie byłoby rozwiązanie pani redaktor? Czy zamknąć, czy nie, płacić kary? Nie, porozumiecie z Czechami wtedy, no kiedy był na to czas. No i to właśnie polski rząd robi. No nie robi. Robi. Dzisiejsze spotkanie jest najlepszym tego przykładem. To kiedy pana zdaniem będzie porozumienie w tej sprawie? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Aha. I tyle. No, chyba każdy na to liczy, prawda? Rozumiem. No dobrze, to wrócę jeszcze do tego TSUE. Jest...
no, nie wyrok, tylko proszę mi pomóc. Postanowienie zabezpieczające, dziękuję, wyleciało mi z głowy. No i teraz pytam, czy jeżeli państwo deklarują chęć pozostania w Unii Europejskiej, ale jednocześnie nie przyjmują orzeczeń, które zostały wydane przez jedną z głównych instytucji tej Unii Europejskiej. Panie rektor, tutaj nie widzi pan jakiegoś lotu na cokół czym gniazdem trochę? Postanowienie zabezpieczające na wstępnym etapie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy teraz do wyboru albo osiągnąć porozumienie z Czechami, bo Czechom też powinno na tym zależeć, bo przypomnijmy, jeśli Polska by wpłacała kary, to nie wpłacałaby kary na rzecz Czech, tylko do Komisji Europejskiej. Więc z jednej strony jest możliwość polubownego rozwiązania tego konfliktu między polskim rządem a rządem czeskim, albo czekać na zakończenie postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i bronić naszych racji. A według informacji, które przekazuje Ministerstwo Klimatu, nasze racje są bardzo mocno uargumentowane Panie na wielu, wielu stronach. Każdego pieniądze już tracimy, wie pan. To nie jest tak, jak pan mówi, że ktoś tutaj wyjmie pieniądze i ze swojej kieszeni te kary zapłaci, tylko że to jest odliczane z Krajowego Planu Odbudowy. Ale równie dobrze możemy to odliczyć od naszej składki do Unii Europejskiej. To też wskazuje Jacek Sariusz-Wolski. No czyli idziemy po prostu na zwarcie. Musimy bronić naszej suwerenności. Idziemy mówimy na zwarcie, o kopalni, tak? Która zapewnia 7% zapotrzebowania energetycznego w Polsce. Daje miejsce pracy tysiącom ludzi w województwie dolnośląskim, musimy bronić naszych racji. No dobrze, no ale widać, że na przykład, już tutaj zmienię temat i do kolejnej kontrowersyjnej rzeczy przejdę, Izby Dyscyplinarnej chyba nikt jakoś bronić nie chce. Panie redaktor, Izba Dyscyplinarna to jest kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości. No właśnie, ale no to już zostało zapowiedziane nawet przez prezesa Kaczyńskiego, że nie będzie Izby Dyscyplinarnej. Pakiet zmian ustawowych jeszcze w 2017 roku, one zostały wstrzymane decyzją polityczną, bo pamiętajmy, Solidarna Polska ma 19 posłów, a w 2017 było ich chyba 7 czy 8. Panie pośle, i sytuacja nie teraz wygląda tak, że PiS narzeka na to, że niewystarczająca jest ta reforma, a wy mówicie, decyzje, że PiS was blokuje. Tak to wygląda? Z tego co wiem, minister sprawiedliwości, też prezes Solidarnej Polski w ostatnich dniach odbywał spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ten temat już jest bliski do grania wszystkich szczegółów i będziemy prezentowali te ustawy, te reformy w najbliższym czasie, mam nadzieję, jak już uzyskają ostatecznie zielone światło w naszych negocjacjach, dyskusji w ramach Zjednoczonej Prawicy, bo tak jak wspomniałem... A dlaczego dopiero po 6 latach jest to porozumienie między prezesem Kaczyńskim a ministrem Ziobrą? No panie redaktorze, po 6 nie, 2017 roku powstało... No dobrze, ale przypomnijmy, jak to wyglądało. W 2017 planem, roku prawda, został przygotowany pakiet zmian w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa i w Sądach Powszechnych. Prezydent Andrzej Duda zawetował 2 z 3 ustaw, czyli ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i w Sądzie Najwyższym. Następnie przygotował własne projekty, które miały być projektami kompromisowymi też z Unią Europejską i z środowiskiem sędziowskim. Te ustawy nie znalazły akceptacji w środowisku sędziowskim, które wykorzystał je do grillowania politycznego polskiego rządu. Ale nie znalazły akceptacji w Prawie i Sprawiedliwości do końca. Nie, no zostało przyjęte przez Zjednoczoną Prawicę wtedy. No i następnie był prowadzony dialog przez premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem Timmermansem i były takie ustalenia, że wstrzymujemy na chwilę reformy, aby uzgodnić wspólne stanowisko z Komisją Europejską. Początku, tak? A teraz musimy spełnić oczekiwania wyborców i spełnić nasze obietnice wyborcze, bo sama nazwa Prawo i Sprawiedliwość wskazuje, jaki obszar jest niezwykle istotny dla tej partii i dla Zjednoczonej Prawicy. Ale na razie jeśli, prawda jest jeśli taka, wrócić, że po jeśli spojrzeć do programu, który w 2014 jeszcze został napisany, to tam te zmiany, które my przykrzykowaliśmy, zostały uwzględnione. Panie pośle, wie pan, o ile się wydłużyło oczekiwanie na postępowanie sądowe? Panie redaktor, wie warto, pan o ile? Proszę tylko mi odpowiedzieć na to pytanie. Panie redaktor, warto. Proszę mi odpowiedzieć na pytanie, ale pan zaraz to rozwinie. Gdzie? Wie pan ile? Gdzie? Słucham? Chcę udzielić nie, odpowiedzi. Nie, konkretnie. Ile? A za chwilę pan to rozwinie. Warto odświeżyć dane. Ostatnio Ministerstwo Sprawiedliwości podało informacje, z których wynika, że sprawy sądowe przyspieszyły. Naprawdę? Tak. Po programie chętnie pani pokażę oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości. No nie, ostatnio były dane mówiące o tym, że 60%. Wskaźnik opanowania wpływu
został zwiększony, czyli więcej spraw jest załatwianych obecnie w sądach niż spraw trafia do sądu, czyli jest przyspieszenie rozpatrywania spraw. To jest, to zawdzięczamy reformie kodeksu postępowania cywilnego i reformie kodeksu postępowania karnego oraz cyfryzowaniu wymiaru sprawiedliwości. Dobrze, to teraz jeszcze kwestia związana z tą Izbą Dyscyplinarną, no bo wiemy, że ma powstać, jak rozumiem, częścią tego pakietu jest jakaś ustawa, która ma, no właśnie, pozwolić jakieś... Zmienić całkowicie funkcjonowanie Sądu Najwyższego, ale to tylko tyle mogę powiedzieć. Co to znaczy zmienić całkowicie? Przeformułować sposób funkcjonowania i jego organizację Sądu Najwyższego. No ale sposób funkcjonowania jest z tego, o ile ja się nie mylę, Sądu Najwyższego jest zapisane w Konstytucji. Nie. Jak to nie? No jest nie. Tam, jak to nie? No jest o prezesie, jest o kadencji prezesa. To mówimy o kadencji prezesa, ale nie ma w Konstytucji podanych informacji, ile ma być izb, z ilu sędziów ma składać się Sąd Najwyższy, tak jak jest to w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, w którym rzeczywiście w Konstytucji widnieje zapis, że ma być 15 sędziów. Panie pośle, a sposób wyboru tych sędziów do Sądu Najwyższego się zmieni, czy nie? Panie redaktor, poczekamy. Poczekamy na ustawę, które zostaną ostatecznie zaakceptowane. Co za izbę dyscyplinarną w takim razie? Jakaś inna izba? Na pewno będzie musiał być zachowany sposób odpowiedzialności sędziów, prokuratorów, zawodów prawniczych, bo to był jeden z kluczowych naszych postulatów, aby skończyć z taką bezkarnością w środowisku sędziowskim, przynajmniej poczuciu bezkarności i takim łagodnym traktowaniem siebie w ramach własnego środowiska. Panie pośle, czy pan miał okazję dzisiaj zapoznać z publikacją Gazety Wyborczej? Jeszcze nie. Jeszcze nie, ale wie pan o co chcę spytać, bo tam no, jest taka ośmiornica bardzo pokazana idealnie takiego nepotyzmu i załatwiania pracy w znakomitych spółkach Skarbu Państwa krewnym i znajomym królika, jak to się mówi. Nie tylko członkom rodzin, ale między innymi znajomym. Pan co prawda nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to była uchwała przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość, ta dotycząca nepotyzmu, ale nie ma pan takiego poczucia niesmaku, kiedy widać, jak wiele nazwisk, i to już nie idzie w dziesiątki, to już idzie w setki nazwisk ludzi, którzy są powiązani, a to z premierem Morawieckim, a to z ministrem Ziobrą chociażby, a to z Jackiem Sasinem. Czy to powinno tak wyglądać pana zdaniem? Panie redaktor, to jest nic nowego, że jeśli partia wygrywa wybory, ma wpływ na między innymi spółki Skarbu Państwa, to w jaki sposób są zarządzane, to stawia na ludzi, którzy są zaufani, którzy odpowiadają pewnej wizji, którą reprezentuje dana partia. I to samo było w czasach Platformy Obywatelskiej, w czasach Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jeśli spojrzymy, ilu działaczy było pozatrudnianych z Polskiego Stronnictwa Ludowego w Polsce Czyli pan powiatowej. Uważa, że nie ma w tym nic dziwnego. Kompetencje oczywiście zawsze mają największe znaczenie i jeśli ktoś wykaże, że ktoś jest nieodpowiednie kompetencje posiada do zasiadania w różnych miejscach, to będę to krytykował, ale pokażmy przykład, który pokazuje, że ktoś jest niekompetentny i źle zarządza spółką, że na przykład ta spółka osiąga dużo gorsze wyniki niż wcześniej i jest to powiązane z działalnością takiej osoby, to wtedy oczywiście konsekwencje powinny być wyciągane. No dobrze, jest taka osoba jak na przykład Maciej Zaborowski. Zna pan to nazwisko? Tak. Zna pan zapewne, prawda? Jest w Radzie Nadzorczej PZU, więc ja pytam, jakie kompetencje pan Zaborowski ma do tego, żeby być w Radzie Nadzorczej? No chyba takie, że jest bardzo znanym prawnikiem, który reprezentuje Ministerstwo Sprawiedliwości, panią Patrycję Kotecką, czyli żonę pana ministra Ziobry. No i chyba, o ile się nie mylę, dwie osoby z kierownictwa resortu sprawiedliwości. Panie to są te kompetencje, panie pośle? Tak jak pani wspomniała, jeden z lepszych prawników w Warszawie, jedną z największych kancelarii prawniczych w Warszawie, no to jest osoba idealnie przyszykowana do pełnienia funkcji odpowiedzialnych w państwie. A to prawda, że jest jakiś sojusz pana ministra Ziobry z panem ministrem Sasinem przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu? Jeśli spojrzy pani na jego dosie, na jego osiągnięcia w kancelarii, ile nagród międzynarodowych kancelaria otrzymuje, to właśnie to jest idealny przykład Macieja Zaborowskiego, że właśnie tacy ludzie są zatrudniani, bo mają pełne ku temu kompetencje. Nasi widzowie ocenią, czy jest. Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to prawda, że Zbigniew Ziobro gra na pozbycie się Mateusza Morawieckiego z rządu? Wiadomo o szorstkiej przyjaźni od zawsze i teraz proszę nie mówić, że jest inaczej, bo niejednokrotnie o tym wielokrotnie minister podkreślał różnicę w stosunku do działań Zbigniew Ziobro premiera na pozbycie Mateusza Morawieckiego z rządu? Nic mi nie wiadomo, aby działał A jest jakiś w tym kierunku. Pamiętajmy, z Jackiem Sasinem? Pamiętajmy, że stanowisko premiera leży w gestii Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii, która ma zdecydowanie
zdecydowaną większość w ramach koalicji rządzącej. Oczywiście, ale wy teraz macie 18 bardzo ważnych dla Jarosława Kaczyńskiego posłów, panie pośle. No bardzo mi miło, że pani docenia, że pani tak docenia naszą rolę, ale nic mi nie wiadomo, aby tego typu aktywności podejmował pan minister Zbigniew Ziobro. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski, dobrego, spokojnego dnia panu życzę i dużo zdrowia. Jak widać, przyda się tak. Wszystkim bardzo dziękujemy. Za chwilę państwa gościem Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku. Rozmawiać będziemy m.in. o roli teściowych w polskiej polityce, ale nie tylko. Także o tym, co dzieje się wokół Unii Europejskiej, tego, że polskie społeczeństwo było bardzo zawsze euroentuzjastyczne. W tej chwili około 80% chce pozostać w strukturach Unii, ale według wielu, według premiera Jerzego Buzka, o czym dzisiaj państwo mogą u nas przeczytać, ale także byłego premiera Leszka Millera, trwa taki festiwal próby zohydzenia Unii Europejskiej Polakom. To jest przecież świadoma polityka propagandowa, która ma zohydzić Unię Europejską, bo myślę, że dla pana Kaczyńskiego i jego otoczenia to jest bardzo bolesne, jak oni czytają kolejne sondaże i tam ciągle jest 80%, 75% poparcia dla Unii Europejskiej, więc oni cały czas myślą, co tu zrobić, żeby zmniejszyć ten odsetek. I to, co robi telewizja publiczna, to, co robią rozmaite trole wynajęte, buszujące po internecie, to jest taka próba, żeby pokazać Polakom, słuchajcie, nie ma się czym zachwycać. Polska na tym traci, tak jak ostatnie rewelacje pana Jakiego. Na dobrą sprawę to powinniśmy wyjść. Po co mamy tutaj się użerać z tą Brukselą i z tą biurokracją? To jest takie jątrzenie, które ma na celu doprowadzić do obniżenia poziomu aprobaty dla Unii Europejskiej, bo wtedy Kaczyńskiemu będzie łatwiej wyjść z Unii Europejskiej. Tylko dlaczego Kaczyński miałby chcieć wychodzić z Unii Europejskiej? Nie pytam już o kwestię tego, że nikt wtedy nie będzie kontrolował jego władzy, ale wiemy, że sprawowanie władzy bez pieniędzy jest bardzo trudne. A na przykład słynny Nowy Ład, Polski Ład, jest w dużej części finansowany z funduszy unijnych, które w tej chwili są zagrożone. No więc gdzie tu jest logika? Ale pani słusznie odpowiedziała, że tutaj chodzi o niekontrolowaną władzę, bo dzisiaj tym jedynym ograniczeniem, tą jedyną kotwicą, która trzyma jeszcze Polskę w obrębie cywilizacji demokratycznej, to jest Unia Europejska. Gdyby jej nie było, to Kaczyński mógłby już zrobić dokładnie wszystko, nie oglądając się na nic. To strasznie go uwiera. I tak jak państwu obiecałam, dr Mirosław Oczkoś, specjalista do spraw wizerunku i marketingu politycznego, państwa gościem na żywo wreszcie. Dzień dobry. Cieszę się, że pana widzę. Ja również się cieszę, że panią redaktor widzę na żywo. Ale to dosyć tego cieszenia, bo nie ma zbyt wielu tematów takich, do których się można uśmiechnąć ostatnio, prawda? No to zaczęliśmy od cieszenia się. Właśnie. Jak to jest z tym zohydzaniem Unii Europejskiej? Ten projekt się uda, ten plan się uda, czy nie? On się może udać. Patrząc na skuteczność różnych działań, chyba takim największym miernikiem jest zohydzenie uchodźców. No bo to w czasie zawsze jest. Działania długofalowe, to jest PR ewidentnie, bo to jest długofalowe działanie, oddziaływanie na pewne rzeczy. W 2014 roku około 60% Polaków uważało, czy tam nawet więcej, że możemy przyjąć uchodźców. W tej chwili 54% uważa, że stan wyjątkowy trzeba przedłużać. No to działanie w ciągu 5 lat jest dosyć skuteczne, także to się oczywiście może udać. Te 81%, 87% zależy, jak jest badane jeszcze, tych, którzy uważają, że są euroentuzjastami, to jest bardzo płytkie. To zawsze podstawy można wypracować. Gdyby to jesteśmy, była... Jesteśmy, ale tak, żeby Unia była taka, jak my chcemy. To dokładnie. To jest lansowane w tej chwili. I rzeczywiście można wyłapać kilka takich zdań kluczy, które będą lansowane, bo wiadomo, że jakby to była bardzo nachalna reklama, to dużo ludzi by zareagowało negatywnie. A jak to się sączy, to jest taka teoria PR-owa, powolna trucizna, sączenie trucizny, no to ono gdzieś zapada. I najpierw pojawia się symetryzm, później się pojawia coś tam, a później każdy mówi, no właśnie, zobacz. Prawda? No i też myśmy się już oglądali różnych sytuacji i wiele osób opowiadało, dlaczego jest stan wyjątkowy. No to teraz wiemy jeszcze bardziej, że stan wyjątkowy jest właśnie po to, żeby nie widzieć tych obrazków, ponieważ obraz jest mocniejszy niż 1000 słów. Jakbyśmy zobaczyli umierające osoby, bądź dzieci i tak dalej, no to być może wzbudziłoby w nas większą refleksję, że owszem, bronimy granic, ale człowiek jest tutaj najważniejszy. A ponieważ nie widać,
Niestety jest też takie powiedzenie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. I my teraz mamy trochę odhumanizowanych tych ludzi. Są jacyś ludzie na granicy, nie wiemy. Tak. I to jest straszne właśnie. Uh-huh. A jeśli chodzi o same stosunki z Unią Europejską, to co robi lub czego nie robi polska dyplomacja? No premier, który ostatnio odwołał wizytę, ponieważ miał tam się pojawić także premier Czech, Zbigniew Ziobro, który mówi, nie będziemy płacić, nie będziemy, bo to jest nielegalne, koniec, kropka. Czy to jest polityka skuteczna na nasz wewnętrzny użytek? No bo wiadomo, że to jest robione wyłącznie pod wewnętrzny użytek. Mhm. No my o tym rozmawiamy raz na jakiś czas, że polityka zagraniczna Polska jest ewidentna od samego początku akurat tej koalicji prawicowej, kierowana do środka. To można było zobaczyć na samodzielność ministrów, na jakąś linię, wizję tego. No skończyło się na halucynacjach trochę jednak mimo wszystko. I to jest to wszystko do środka. No, taka polityka, no nie wiem, no chyba jednak mimo wszystko piaskownicowa, że z tobą się nie bawię, z tobą się bawię, a z tobą się nie pójdę, a będziesz u pani jeszcze. No bo to trochę tak to wygląda, tylko my nie mamy tej pani już. Już nie mamy do kogo pójść, że będziesz u pani. I ja to też traktuję lekko, ale nie chcę tego lekko traktować. Natomiast już tyle rzeczy zostało powiedzianych ciężkich i one w ogóle nie trafiają. To znaczy, gdzieś jesteśmy impregnowani na to, no nie będziemy płacić. To jest płacić. Syndrom gotującej się żaby. No, już jesteśmy gotowani. Tak, jesteśmy gotowani już. No to, że premier nie pojechał akurat no, do jednego chyba z większych sojuszników Polski, czyli premiera Babisza, to świadczy o stanie umysłu. Być może jest premier przemęczony. Być może dostał inną instrukcję, bo to też nieszczęściem polskiej polityki w ogóle jest, że ktoś inny firmuje coś, kto inny wymyśla. Czyli prezydent nie ma żadnych kompetencji, żeby zarządzać i to, że nikt nie chce się spotykać z prezydentem na szczeblu jakimś tam międzynarodowym, to dla mnie jest oczywiste, bo po co? No po co? No, skoro i tak nie można nic załatwić. Premier, który jest, no powiedzmy, bywały w świecie, też czasami się zachowuje, jakby w życiu nie był za granicą i wypiera na przykład takie rzeczy, że był doradcą rządu Donalda Tuska. No, w XXI wieku, w XX wieku nośniki są, zdjęcia, nie wiem. A to wszystko wygląda tak, jakby jego tam nie było, to jest nie moja ręka. I ta strategia się sprawdzała do tej pory. I teraz... Ale to się sprawdza, no kto pamięta w tej chwili Miskę Ryżu na przykład? No, nikt już tego nie pamięta, no, ale prawda? To też, Więc to jest skuteczne. Tutaj, jak rozumiem, specjaliści wizerunkowi przedstawicieli rządu PiS działają. Skutecznie, a o skuteczność działania chodzi, prawda? Absolutnie tak. Jeżeli mamy rozstrzygać skuteczność i pomysł, to absolutnie jest skuteczny. Mało tego, została zbudowana strategia, a nie taktyka. Taktyka czasami jest w takich wpadkach jak maile Dworczyka, że nie bardzo wiadomo, co zrobić. Chociaż moim zdaniem pomysł był bardzo prosty, do co PiS stosuje od samego początku i to było skuteczne. 2P. Prześmiać albo przemilczeć. Tego się teraz ani nie da prześmiać, ani przemilczeć. Chociaż pytanie, jak to będzie, jeżeli chodzi o odbiór, bo polityka wizerunkowa polega na tym, że patrzymy, jakie są sondaże. Jeżeli mamy sondaże, nawet niektóre są, powiedzmy, jakoś tam, nie wiem, rasowane, mówi się kolokwialnie, to tendencja jest taka, że to jest Zjednoczona Prawica jest na pierwszym miejscu. Nie można tego, temu zaprzeczyć. To może być trochę w tą. No to tak będzie to wyglądało. Do momentu otrzymania pieniędzy jakichkolwiek, czy to z Unii Europejskiej, czy pożyczka z Chin, no będzie trochę balansu. No trochę to, trochę to, trochę tamto. Być może w perspektywie jest jakaś rekonstrukcja rządu, ale rekonstrukcja rządu to jest takie narzędzie, które się wykorzystuje już w ostatnim momencie, żeby poprawić wizerunek. No bo kto musiał być zrekonstruowany? No właśnie minister Dworczyk, jeżeli byśmy się przyznali do tego, że to są jego maile i że to w tych mailach tak jest. No, nikt nigdy nie zaprzeczył, że one nie są prawdziwe. Prawda? To jest też ciekawe, bo przeważnie można zaprzeczyć, a tutaj tak jakby samo się rozejdzie. No ale skoro PiS już to wie, że dużo rzeczy się rozchodzi, no to stosuje. Ja się nie dziwię, że oni to stosują. Ponieważ jeżeli coś jest nieskuteczne, no to się zmienia. Ale jeżeli jest skuteczne, to każdy mówi, nie ruszajmy. Skoro jest skuteczne, no to niech to działa dalej. No i tak to wygląda. I my jesteśmy bombardowani z różnych stron, ale ja myślę, że tutaj strategia, w tej strategii jest jeszcze jeden zapis. Ja nie widziałem strategii, żeby było jasne. Ani nie jestem współtwórcą strategii PiS-u wizerunkowej. Myślę, że jest taki zapis. Kogo się nie da przekonać, to trzeba go zniechęcić, żeby nie poszedł do wyborów. I to zaczyna być ewidentne. To znaczy, że ja być może cię nie przekonam, ale
tak ci obrzydzę tą politykę, że powiesz, a dajcie wy mi wszyscy święty spokój. I piękny przykład obrzydzenia polityki mieliśmy w ostatnim czasie, prawda? Mam na myśli już słynne urodziny dziennikarza. Reakcja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej pana zdaniem populistyczna i nadmierna, czy właściwa w kontekście tego, co mówił na konwencji w Płońsku? Co do reakcji, to się później już okazuje, jakie są efekty. Natomiast myślę, że on nie miał wyboru. To znaczy, a to nie jest tak, że wykorzystał taki pretekst do rozłożenia na łopatki tych, którzy mu trochę jeszcze przeszkadzali w Platformie? Myślę, że Borys Budka już mu nie przeszkadzał, ponieważ nie ma żadnej siły politycznej i w zasadzie podał na tacy partię, ale tak, ma pani rację. Gdyby to były tylko te urodziny, tak? Imieniny, urodziny. To myślę, że to by się bardziej rozeszło po kościach. Bo konotacja, że my im zarzucamy, że oni są tacy, a my z nimi pijemy, a to w ogóle ludzie tego nie... Ale już to, że Marian Banaś w tym czasie przemawiał, tak? To po pierwsze. Po drugie, że jeszcze w wywiadach zdaje się pan Budka i nie wiem, czy pan Siemoniak też... Nie, pan Siemoniak nie, pan Budka. Pan Budka, że był gdzie indziej i tak, że to nie wyjdzie. No to tutaj, jeżeli... Znaczy kłamstwo prosto w oczy, po prostu. Jak jedna strona kłamie nam, nie wiem, codziennie i my zarzucamy tej stronie, że oni kłamią i tak dalej, to my sami też nie powinniśmy kłamać. I myślę, że Donald Tusk ma ciągle jeszcze ten instynkt polityczny. No i zareagował tak, nie miał wyboru moim zdaniem, musiał zareagować ostro. No mógł ostrzej oczywiście, mógł ich wyrzucić albo, nie wiem, kary finansowe, ale ponieważ reakcja była chyba dosyć ostra, to żeby złagodzić to w środku, wewnątrz Platformy, no to pojawia się teściowa. I to jest teściowa, rola teściowej w polskiej polityce. Pana to raczej smuci, śmieszy? Czy uważa pan, że to jest dobry ruch ze strony Donalda Tuska, bo akurat przemawia do takiego elektoratu, dla którego na przykład teściowa to ważna instytucja? Ja powiem szczerze, nie wiem, czy to aż tak było wymyślone, natomiast ja wolę, że to jest... A tam nie ma rzeczy przypadkowych w tych wystąpieniach. Ale że aż tak, w sensie, że do elektoratu tam z teściowymi. Tak. Natomiast skoro u pana premiera pojawia się zawsze jakaś pani Grażyna albo pan Zenon, to ja wolę, żeby się pojawiała teściowa, jakaś konkretna osoba. Ale to nie jest takie trochę spłycanie, no, że teściowa powiedziała, więc pan były premier zdecydował, bo teściowa ale to z tego nie wynika tak do końca, tylko to była taka wrzutka właśnie na rozluźnienie. Tylko czy dobrze przemyślana, bo nawet dla mnie taki związek przyczynowo-skutkowy i dla wielu, którzy komentowali tę sytuację, no to jest tak, że ono tak, no teściowa zadzwoniła, to pan premier podjął decyzję. No taki poszedł przekaz. Dobrze, ja właśnie o to chodzi, że tu nie chodzi o to, co się założy, tylko co wychodzi z tego. Mnie jakoś strasznie to nie raziło, może dlatego, zawsze z teściową miałem świetne układy, w związku z tym nie było czegoś takiego. Natomiast to było też trochę działanie pod presją. No to się wymyśla, co się wymyśla. Nie wiem, czy pan Tusk zbudował już jakiś zespół wokół siebie, taki, który obsługuje tak przykład pana premiera, jak już czytaliśmy w różnych gazetach, że tam jest zespół pracujący non-stop, ale też można przefajnować. No, nie wiem, pan premier przefajnował sceną chleba na przykład. Można podać jakąkolwiek cenę chleba, a niekoniecznie trzeba budować, że na początku były dwa żywioły i dinozaury zamieniły się w ropę. Wracając do tych urodzin, bo jedni są oburzeni i rzeczywiście działa taki efekt, o którym pan mówi, czyli dajcie nam wszystkim święty spokój, wszyscy jesteście tacy sami, a drudzy z kolei twierdzą, że w ogóle rozmawianie o tym kolejny dzień z rzędu jest jakąś absolutną paranoją, bo to były tylko urodziny. W związku z tym robienie wielkiej afery z tej sytuacji jest w ogóle niespełna rozumu. Zgoda, dlatego... Więc gdzie pana zdaniem leży tutaj ten złoty środek i czy w ogóle da się go znaleźć? Da się znaleźć, natomiast nie oszukujmy się, żyjemy w czasach szybkich newsów. Myślę, że takiej reklamy jak redaktor M, powinien chyba płacić już redaktor. No, albo antyreklamy, bo wie pan, różnie właśnie, można na to patrzeć. Bo to też trzeba na to zwrócić uwagę, że jak coś jest, zaprosić polityków na moje urodziny. Jak czegoś za dużo jest, to też jest wcale niedobrze, bo wiarygodność w tej chwili lektora, Mazurka, jest moim zdaniem słaba, no bo jeżeli będzie rozmawiał z kim już pił wódkę, no to jest trochę nie tak. Ale praprzyczyna, bo to żeby właśnie nie być tak w takim tym codziennym amoku, praprzyczyna jest bardzo prosta. Zostało to zachydzone, moim zdaniem, mniej więcej na poziomie już Sowa i Przyjaciele. Kiedy spotykali się akurat politycy ze sobą i to zostało tak mocno wyciągnięte, że to jest straszne i w ogóle nie wiadomo, co się dzieje, że każda następna rzecz nas już mniej boli. Pan prezes, który je obiady czy kolacje z panią Przyłębską, tak? Ktoś tam, niektórzy próbują ratować, że no, były bale dziennikarskie i wszyscy, to jest coś innego. Oficjalne bycie gdzieś jest zupełnie czymś innym niż picie wina czy tam bezalkoholowego. W momencie, kiedy się powinno wykonywać swoje poselskie obowiązki. To jest
najgorszy prawdopodobnie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie tłumaczenia, to każde tłumaczenie jest słabe i proszę zwrócić uwagę, że dostaje najbardziej Platforma. No i teraz, ponieważ wykluczamy spiskowe teorie, no ale te zdjęcia nie wyglądają na amatorskie z tej imprezy, być może politycy Platformy dali się też wciągnąć jakąś pułapkę taką, powiedzmy pułapeczkę medialną, no bo o tym się mówi cały czas i w zasadzie oni dostają po głowie. I teraz puenta jest taka, o co pani doktor zapytała. Aha. Rzeczywiście zakładam, że Donald Tusk mógł skorzystać z sytuacji, która się nadarzyła. Zobaczymy, czy pan Budka zostanie dalej szefem klubu, czy przestanie być szefem klubu. Na razie ma przestać pełnić obowiązki do czasu decyzji. Ale czy w ogóle, tak? To pytanie, czy ta decyzja będzie. No, pan Siemoniak jest bardziej doświadczonym politykiem, to też tłumaczenia też są takie sobie, ale no dobrze, ja też bym już im odpuścił. Bo... Jeszcze, ale o właśnie, a propos odpuścił, czy to trochę nie jest tak, że Donald Tusk tą swoją bardzo mocną reakcją spowodował, że panowie, którym Platforma sporo zawdzięcza, Tomasz Siemoniak jest od wielu, wielu lat, musiał się tłumaczyć jak mały chłopiec. No nie wiem, czy to pan czytał to oświadczenie jego na Facebooku, że byłem, ale nie piłem, ale że przepraszam, ale że pan przewodniczący wie najlepiej. No taka połajanka jak małego Jasia Stasia. I czy pytanie, czy to jest odpowiedni sposób traktowania bliskich sobie, jakby nie było ludzi w partii? To zależy, dlatego że to trzeba by trochę być w środku, ale myślę, że co do reakcji jakiejkolwiek do Donald Tusk nie miał wyboru. No bo jeżeli się ma na sztandarach zmiany polityki, to tak. Pytanie jest takie, jaki to ma wydźwięk w Platformie i jak długo można ich grillować. Bo myślę, że to już jest ten moment, kiedy powinno się przestać ich grillować. Natomiast ponieważ prawdopodobnie nie ma w Platformie, to zawsze tu oceniamy to, jak siedzimy, że brakuje tego PR-u, Platformie zarzucam, że sam PR, tam w zasadzie tylko PR-u bardzo mało jest, to znaczy chyba nie bardzo się posługują agencją. Od czasu, jakąś. Kiedy Igor Ostachowicz stamtąd się ulotnił, to faktycznie... No ale to rozumiem, że pan Ostachowicz może wróci, skoro jest pan Donald. A różne chodzą słuchy tak? na ten temat. No właśnie. Tak. No w każdym razie to jest tak jak z każdą inną rzeczą. Musi być profesjonalizm. Polityk nie musi się zajmować na co dzień, czy tak ułożyć ręce, czy coś zrobić innego, bo to jest paranoja. Natomiast jeżeli nie ma strategii komunikacji, albo ona jest, że każdy komunikuje coś innego, no to takie są efekty. Mówię, no można się zagonić, no bo pan premier pokochał tę strategię odwracania wszystkiego, gdzie się da, no i trochę przesadził. Ale pytanie, co jest lepsze? Czy przesadzanie w nadmiarze strategii, czy brak strategii i strategia ratuj się, kto w Boga wierzy? No i pan Siemoniak prawdopodobnie mógł się powstrzymać, bo nic by się nie stało, gdyby nie napisał tego tweeta. Natomiast pamiętajmy, że to jest presja. Presja mediów, dziennikarzy. Najmniej się dostaje panu Mazurkowi, który organizował to. I z jednej strony może powiedzieć tak, pewnie, no każdy ma prawo zapraszać kogo chce, to jest prawda. I to tego nie można. Natomiast pytanie jest takie, potem kto poszedł, no to jest jego decyzja, ale naprawdę, teraz prowadząc takie rozmowy, kiedy towarzysko się z kimś spotyka, no to ja bym się zastanawiał, czy dziennikarz rzeczywiście jest na tyle, nie wiem, jak zaprosi teraz pana Dworczyka i go wypyta o te maile, no to powiemy, no dobrze, rzeczywiście nie ważne, że był na imprezie, ważne, że go wypytuje. Ale czy go wypytuje, nie wiem. To jest ten styk, który w Polsce niestety został przekroczony dawno temu. My się bardzo często powołujemy na Stany Zjednoczone. No to muszę państwu powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych polityk w studio to jest rzadkość. No tak, bo u nas telewizje informacyjne zorganizowane w zupełnie inny sposób to zmieniły. Ale dobrze, bo już poszliśmy za daleko. Jasne. Ja mam do pana prośbę, jak już zostawmy kwestię urodzin. Chciałabym, żeby pan zinterpretował jako ekspert do spraw wizerunku jedną wypowiedź. No. Wypowiedź polskiego prezydenta, który mówi tak. Jestem człowiekiem ambitnym. Być może te ambicje są czasem ponad stan, ale kieruję się zasadą, że zawsze jestem ambitny. I zawsze uważam, że można zdobyć najwyższe szczyty. I jest pani rektor pewna, że... No bo już długo mówiliśmy o tym, że ja się cały czas uczę, a teraz bym chciała, żebyśmy powiedzieli o tym, że jest człowiekiem ambitnym, bo ambicje ponad stan, ale że jest ambitny. No co się dzieje z panem prezydentem Andrzejem Dudą, panie doktorze? Jest pod bardzo dużą presją. Nie ma pojęcia, co ma robić na tym urzędzie. I zewsząd dochodzą raczej negatywne opinie, nawet z własnego obozu. W związku z tym prawdopodobnie się miota. To znaczy, jak na drugą kadencję, to jest trochę późno.
ale jeżeli ktoś o sobie mówi, że ja jestem taki czy inny, no to to jest dosyć zabawne. To jest to, ta słynna Margaret Thatcher, która mówiła, że jak ktoś mówi o sobie, że jest damą, to na pewno damą nie jest. No, pan prezydent w tych wszystkich wystąpieniach ostatnio, które się pojawiały, no tutaj jest ten słynny wywiad, no wygląda na osobę bardzo zagubioną i powtarzającą pewne kalki językowe. To znaczy to gdzieś tam zasłyszane. Też wydaje się, że zespół, który doradzał w trakcie kampanii wyborczej, chyba poszedł na urlop albo gdzieś wyjechał, ponieważ co z działanie to wpadka. Brak spotkania z Angelą Merkel, czyli to, co mówimy teraz o Europie. Brak spotkania z Joe Bidenem, ale to jest jeszcze pół biedy. Ogłoszenie tego, że nie będę się ubiegał o spotkanie, to jest kuriozalne. Tak się nie uprawia żadnej polityki. No i czy do tego dodajmy brak spotkania z Angelą Merkel? No właśnie, czyli... powiedział, od tego zacząłem. Tak, a przepraszam, to jakoś mi umknęło, bo się na Joe Bidenie skupiłam. Od tego zacząłem. To są takie, to nawet nie błędy. No to tak jak mówi Jan Tomaszewski, to są wielbłądy, tak? To są to takie... To jest dziecinada. No ale to wszystko, co powiemy, nie jest pochlebne dla pana prezydenta. I teraz no, prawdopodobnie jest tak, że to nie jest... Znaczy do urzędu czasem się dorasta. Natomiast tu jest duży kłopot, dlatego że jest duży słowotok. Bardzo często jest złapać trudną myśl, o co panu prezydentowi chodzi. Bardzo często pan prezydent jest sam zadowolony z tego, co powie, co też jest dosyć zabawne, bo nawet w stand-upie ludzie tak czekają. Tak, jak śmiać się ze swoich żartów. Reakcje. Trochę. To jest jedna dzisiaj wypowiedzi... właśnie, ja dlatego też pytam, dlatego że dzisiaj mamy w Super Expressie sondaż i aż 48% badanych źle ocenia tę kadencję drugą. Jak na prezydenta, który zawsze jest punktowany dodatkowo po prostu za to, że jest prezydentem. Urząd jest bardzo w Polsce szanowany. To jest bardzo słaby wynik, prawda? No, pan prezydent pracuje, żeby był jeszcze słabszy, natomiast jest jedna rzecz, która może podnieść panu prezydentowi... To już ostatnie zdanie, tak, bo kończymy. Jak się zmieni władza i będzie miał po drugiej stronie przeciwników politycznych, a nie będzie miał przeciwników ze swojego obozu. Czyli wybije się na jakąkolwiek niepodległość, czyli będzie obóz prezydencki i obóz opozycji, która będzie już wtedy władzą, obojętnie kto to będzie, to wtedy pan prezydent dostanie jakiś przypływ ludzi i być może, także życzę panu prezydentowi, żeby szybko się zmieniła władza, bo wtedy będzie mógł zostać prezydentem wszystkich Polaków. Doktor Mirosław Oczkoś, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dobrego, spokojnego tygodnia życzę panu. Dziękuję. I państwu także, dlatego że my tą rozmową kończymy dzisiejsze wydanie Super Raportu. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejszy dzień, za ten poniedziałek. Życzę państwu, żeby był dla państwa jak najlżejszy i najbardziej łaskawy. Widzimy się jutro o godzinie 8:57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Do zobaczenia. Jakie będą dalsze decyzje w sprawie stanu wyjątkowego? O sytuacji na granicy będzie mowa w Sejmie. Kandydatów jest 7. Dziś wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To będzie łagodna zima, mówią synoptycy. Opracowali eksperymentalną prognozę na najbliższe miesiące. O sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w Sejmie. Dziś posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. O tym, co dzieje się w miejscowościach, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy, będą mówić szef MSWiA oraz minister obrony narodowej, a ze szczegółami Maria Guzek. To właśnie na podstawie tych informacji, które zostaną przedstawione w Sejmie, mogą zostać podjęte dalsze decyzje dotyczące przedłużenia stanu wyjątkowego lub jego odwołania. Decyzję w tej sprawie ma podjąć prezydent po przedstawieniu odpowiedniej informacji przez premiera. Stanie się to najpewniej na początku tego tygodnia. Posiedzenie komisji ma się zacząć o 14. Stan wyjątkowy obowiązuje od 2 września. Został wprowadzony na 30 dni, obejmuje 183 miejscowości. Konieczność wprowadzenia go rządzący uzasadniali wojną hybrydową, jaką prowadzi na granicy reżim Aleksandra Łukaszenki. Straż Graniczna informuje, że od początku września odnotowano już ponad 5 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.
7 kandydatów i 3 faworytów. Dziś rusza walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Siatkowej, na którym wybrany zostanie nowy prezes federacji. Największe szanse na zwycięstwo mają Sebastian Świderski, Ryszard Czarnecki oraz Jacek Kasprzyk. Z tym tematem teraz Michał Skolimowski. Michale, powiedz, od tego wyboru wiele zależy. To nowy prezes będzie miał kluczowy głos przy wyborze selekcjonerów męskiej i kobiecej reprezentacji. Będzie też decydował m.in. o szkoleniu młodzieży. Co do nazwisk, Sebastian Świderski to były siatkarz od kilku lat z sukcesami, jest prezesem Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Polską siatkówką chce pokierować też europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki, to również obecny wiceprezes Związku do Spraw Międzynarodowych. Grono faworytów zamyka Jacek Kasprzyk, który ubiega się o reelekcję. Wydaje się, że walka o zwycięstwo rozegra się bezpośrednio między Świderskim a Czarneckim. Wiele zależy od tego, kogo poprą kandydaci, którzy z tego wyścigu się wycofają lub odpadną po pierwszej turze, bo raczej przy tylu chętnych na fotel prezesa na jednym głosowaniu się nie skończy. Teraz Grecja i trzęsienie ziemi nawiedziło Kretę i miało magnitudę 6,5. Jego epicentrum znajdowało się w głębi lądu, 20 km na południe od największego miasta wyspy Heraklionu. Według relacji świadków wstrząsy były odczuwalne w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Na razie nie ma oficjalnych informacji o ewentualnych ofiarach i stratach. Ponad 300 milionów złotych. Tyle wynoszą długi hotelarzy i restauratorów. Jak wynika z Krajowego Rejestru Długów, średnio każde przedsiębiorstwo ma zaległości sięgające niemal 29 tysięcy. Rekordzistą jest spółka z Dolnego Śląska, która ma do oddania ponad 4 miliony. Eksperci zwracają uwagę, że mimo stosunkowo udanych wakacji, przedsiębiorcy nie spodziewają się szybkiego odrobienia strat wywołanych pandemią. Powodem jest widmo kolejnych obostrzeń i braki kadrowe, z którymi mierzy się branża. Początek tegorocznej zimy nie taki straszny. Nie powinien nas zaskoczyć chłodem. IMGW opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową do stycznia przyszłego roku. Jest oparta na wynikach temperatur i opadów z ostatnich 30 lat. Synoptycy spodziewają się łagodnej zimy z nieznacznie większymi opadami niż było to w latach ubiegłych, a wszystko przez postępujące ocieplenie klimatu.